No, dzisiaj dyskusję o pedofilii w radiu obrotowym. Obrót. Księdza na podstawie ojca Mateusza, część może mieć wizję na podstawie plebanii, ale część, i to bardzo znacząca część, będzie miała obraz księdza na podstawie chociażby tego filmu Kler. I to będzie miało swoje konsekwencje. Z tym musimy się po prostu liczyć. I na te tematy chcemy z Państwem rozmawiać. Cieszymy się z obecności w naszym studiu jeszcze raz księdza profesora Pawła Bortkiewicza. Towarzystwo Chrystusowe to jest taki właśnie zakon znany też dzięki działalności księdza profesora. Dziękuję, raczej myślę, że przede wszystkim dzięki moim współbraciom, którzy ofiarnie pracują w świecie wśród Polaków. Czynią właśnie pozytywny też obraz kapłana Polaka, misjonarza. A my rozmawiamy, rola duchowieństwa w Kościele, społeczeństwie. Zapraszamy Państwa, Polska Północna, telefony 56 657 00 11, Polska Południowa 56 657 00 12, zagranica 0048 56 657 00 13, 56 657 00 14. Te numery nam służą w tej naszej komunikacji. Jesteśmy ciekawi, jakie będą pytania właśnie tutaj do tej naszej takiej małej dyskusji. Aczkolwiek pewnie się spotykamy z życzliwością dużą, przynajmniej w programach radiowych, telewizyjnych. Nie ma problemu w Polsce, że kapłan jest wyśmiewany, opluty na ulicy. Natomiast ta rzeczywistość medialna jest trudna w pewnym momencie, bo wiemy, że media mają dużą sugestię, prawda, że profesorze, że tak jest reklama jakiegoś produktu, także też również ten produkt, jakim jest obraz duchownego, może być spłaszczony albo tam uwypuklone to, co jest nieważne właściwie drobiazgi, prawda, więc może być takie zakłamanie. Oczywiście tak, znaczy z jednej strony musimy wyrazić tutaj ogromną wdzięczność żywym ludziom, członkom naszych wspólnot kościelnych, w których przebywamy, za faktycznie niejednokrotnie wyrazy z jednej strony życzliwości, wyrazy solidarności w różnych trudnych momentach i oczywiście tej ogromna wdzięczność, ogromny szacunek i, no i nadzieja na to, że tak pozostanie. Ale ma ojciec zupełną rację, mówiąc o tym, że media wywierają tak bardzo silny wpływ, oddziałując na mentalność, na psychikę, na wyobrażenia, na wyobraźnię. I niestety musimy się liczyć z tym, że w świecie, w którym z jednej strony brakuje nam właśnie obrazów, chociażby właśnie filmowych, znakomitych postaci kapłańskich, to słyszymy teraz w tych dniach... Będzie film Klecha, znowu o księdzu Kotlarzu, tak? Tak, więc... Ale jaka inna reklama, nie? Jak mało się... Oczywiście, oczywiście. A takich filmów przecież można by było nakręcić według niemalże gotowych scenariuszy dziesiątki, bo przecież cały zespół, czy cała grupa tych księży, którzy zyskują w tej chwili tytuł księży niezłomnych, wśród których właśnie no, można wymienić czy księdza Stanka, kapelana Powstania Warszawskiego, czy księdza ojca Warszawskiego, też kapelana Powstania Warszawskiego, czy na przykład naszego mojego współbrata, księdza Rudolfa Marszałka, zamordowanego przez ubecję już w latach powojennych, czy w ogóle właśnie kapelanów, żołnierzy niezłomnych, czyli księży niezłomnych, o których zaczęło się mówić w ostatnich dniach, dosłownie w pewnych projektach politycznych, ustanowienia Dnia Księży Niezłomnych. Mamy gotowe postacie z niedalekiej przeszłości, mamy też gotowe postacie społeczników, kapłanów, którzy dzisiaj bardzo aktywnie działają na różnych polach. No i można by było tylko po prostu ubolewać nad tym, że zamiast tworzyć fikcyjne obrazy sięgające poziomu jakiegoś szampa, znaczy, że tworzy się właśnie takie obrazy sięgające poziomu szampa, zamiast wydobywać obrazy, które naprawdę są intrygujące wręcz, jeżeli chodzi o siłę duchową tych ludzi, którzy potrafią dawać odpór złym czasom i złym ideologiom. Rola duchowieństwa w Kościele i społeczeństwie. Mamy już telefon pierwszy, prosimy. Halo, halo. 505, jakie to proste. Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zbawiciela. Teraz i zawsze witamy. Kto jest z nami? Ewa Torunia. Dobra. Ja chciałam pozdrowić ojca prowadzącego i pana profesora. I chciałam powiedzieć, że mam ogromny szacunek dla duchownych w Polsce. Przede wszystkim też widzę
tej chwili zmiany zachodzą w społeczeństwie, jaki jest tak zwany hejt skierowany przeciwko Kościołowi, ale chciałam powiedzieć, że pomimo jak gdyby ogromnego mojego szacunku dla wielu księży, to chciałam powiedzieć, że brakuje mi czasami zdecydowanych takich podstaw, żeby być jednoznacznym w przekazie i na przykład, żeby Kościół jako instytucja i księża, biskupi przede wszystkim, żeby potępiali pewne zachowania po prostu wprost, prostym językiem, że zachowania homoseksualne są niedozwolone, absolutnie niedozwolone w Kościele, bo mnie się wydaje, że bardziej te zachowania homoseksualne są problemem jakimś, a nie pedofilskie, które z tego wynikają. I wydaje mi się, że brakuje mi jednoznacznego potępienia. Ja myślę, że wielu ludzi by się bardzo przekonało, gdyby wszystko było jednoznacznie postawione, gdyby językiem prostym mówić i gdyby te sprawy były jednoznacznie postawione. Chciałam też powiedzieć, że dopóki ludzie w Polsce będą czuli, że Kościół jest z nimi, że Kościół jest z narodem, to póty ten Kościół w Polsce będzie miał się dobrze i będzie trwał. Ale jeżeli na przykład ja w tej chwili w Kościele rzadko słyszę, oczywiście pomijając też przypadki, z którymi się spotykam, patriotyzmu, ale rzadko są takie nawiązania patriotyczne i tak bardzo, bardzo mi brakuje tego patriotyzmu w Kościele. Tyle chciałam powiedzieć na ten temat. Jednoznaczność to jest lekarstwo. Dziękuję bardzo, Ewo, pozdrawiam. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy serdecznie. No właśnie, to było zaznaczone dzisiaj, ale jeszcze... Tak, ale bardzo dziękuję za ten głos, bo on rzeczywiście tej oddaje istotę naszych tęsknot, jeżeli tak mogę powiedzieć. Do tych, co mają tak za tak, nie za nie, bez światło cienia tęskną i ta nie zrobię tutaj dołowidowską tęsknotą, ale już nie poezją, ale prozą. Ma Pani zupełną rację, że mamy prawo oczekiwać jednoznaczności i właściwie ta jednoznaczność, nie właściwie, tylko po prostu ta jednoznaczność w doktrynie Kościoła jest wyrażona. Pani dotknęła tutaj niezwykle dzisiaj trudnego problemu, jakim jest homoseksualizm. Problemu, który jednoznacznie jest potępiony jako pewna forma ideologizacji życia, jako pewne zjawisko kulturowe, ideologiczne jest potępione przez doktrynę Kościoła. Mamy na to wypowiedzi i komunikacji, ale każdy wie, jasne sformułowania w katechizmie Kościoła. Ja mam bardzo wysoki głos. Ale jest to jednoznaczność w doktrynie, natomiast faktycznie trzeba powiedzieć, że my jako narzędzia tej doktryny, jako kapłani, zachowujemy tutaj niejednokrotnie dwuznaczność. Być może ona wynika z kontekstu, jakim jest kultura współczesna, która, jak wiemy, w sposób ewidentny promuje homoseksualizm, a wszelką krytykę traktuje jako wyraz homofobii, dyskryminacji, rasizmu, myślosprotni, prawda, i w sposób absurdalny po prostu tutaj próbuje przeinaczyć zarówno fakty, jak i sferę oceny tych faktów. Być może, że część z nas nie znajduje w sobie jak gdyby siły, żeby dać odpór tej rzeczywistości, ale trzeba powiedzieć po prostu tak. Nie wiem, czy tam jest jednoznaczna doktryna w tej kwestii, wielu innych także. Przepraszam w tym momencie za brak jednoznaczności z naszej strony jako ludzi Kościoła, którzy czasem ulegamy właśnie tutaj pewnej pokusie lęku albo pokusie mody do stosowania się właśnie do czasu, ale chcę powiedzieć też jednocześnie, że sądzę, jestem głęboko przekonany, że bardzo wielu z nas potrafi tę jednoznaczną doktrynę wyrażać w sposób jasny, klarowny i oczywisty. Tak jest na ten temat dokument jeszcze z czasów papieża Benedykta XVI, który bardzo jednoznacznie o tym mówi.
wygląda rzeczywiście doktryna, doktryna Kościoła. Wspomniała Pani tutaj też o tych uroczystościach patriotycznych. No ja myślę, że oczywiście czasem można mieć niedosyt, ale z drugiej strony no, trzeba też spojrzeć na bardzo liczne przecież wydarzenia w naszych parafiach. Ja zdarza mi się, że bywam no, ale w jednym czy drugim miejscu. Niedawno gościłem w Jarosławiu, w którym będzie wkrótce 26 bodajże października będzie odsłonięcie pięknego pomnika niepodległości, pamięci narodowej, dokładniej mówiąc. Mamy oczywiście sanktuarium toruńskie, które przecież jest wielką lekcją historii właśnie tej każdego dnia. To jest tradycja Kościoła na straży sumienia narodu, jak to wyraził w jednej ze swoich zbiorów przemówień kardynał August Lund. Kościół na straży sumienia narodu. Dobra. To jest rzeczywiście no, misja Kościoła. Kościół był, jest, tak. Pozostaje w zespole z narodem. No i tak po prostu musi być. Tak 0017. Jesteśmy ciekawi, kto jest z nami. Proszę bardzo. Słuchamy. Igańska 20, mieszkanie 112. Bo i Teresa. 04-087. Skąd telefon jest? Ze Szwecji. Czechy, tak? Ze Szwecji. Ze Szwecji. Coś słucha. Panie Teresu, słuchamy Panią, proszę bardzo. Witam księdza prowadzącego i księdza profesora Pawła Bartkiewicza. Ja osobiście modlę się za księży, bo to jest najważniejsze w tej chwili. Ta arogancja to właśnie szyderstwo wobec kapłanów i kościoła. To jest niesłychana rzecz. Teraz to jest bardzo, bardzo rozpowszechnione. W Polsce to przecież zdumiewająca sprawa. Czegoś takiego chyba nie było w przeszłości. Ale ludzie zamiast plotkować o księżach, zamiast mówić źle, powinni się modlić, odmawiać wiele różańców w intencji tych, którzy są narażeni na takie zniesławienia. Poza tym mówi się, że księża, no, że, ale jak kobiety się ubierają do kościoła, z jakimi dekoltami przychodzą, w jakich obcisłych ubraniach, to wszystko jest ohydne. Przecież ksiądz też jest mężczyzną, a odprawiając, sprawując najświętsze ofiary, no dekoncentruje się przez takie widoki. To nie jest takie obojętne. Taka jest natura ludzka. No to tak, ale to w jednej chwili, jak się zrobiło te dwa procesy. A to 54 do tego prawie zachodzę, co Pani mówi? A nie ma tam, ja mówię inaczej. Zaczyna się 11.91, skóra 94. Ale oczywiście kultura pewna musi być tutaj zastosowana. Tak, ale ja bym wrócił jeszcze do pierwszego akapitu wypowiedzi Pani, za który bardzo serdecznie dziękuję, bo myślę, że... Modlitwa, tak. Właśnie, to jest modlitwa za nas, księży. Wzajemna modlitwa za siebie, ona jest sprawą fundamentalną. Ja bym powiedział tak, może trochę patetycznie, że ręce Pani całuję za dar tej modlitwy, bo to jest wartość bezcenna, to jest wartość, która rzeczywiście nas umacnia, uskrzydla i po prostu za tę bezcenną wartość, za ten bezcenny dar z całego serca myślę, że mogę w imieniu nas kapłanów wyrazić tutaj głęboką wdzięczność i o ten dar dalej prosić. Oczywiście no tak, zgłoszenie, ta sprawa, ale nie kontowane kawę, na części ona tam były jest może pewnym detalem, ale niemniej jednak ona właśnie pokazuje też sprawę dość ciekawą, bo to przychodzenie do kościoła nie, w tej historii jako doświadczył pewnej zaniku kultury poczucia sakrum ze strony ludzi. To, co ojciec właśnie podkreśla, że to jest kwestia
pewnej kultury, dobrego smaku, ale w ogóle pewnej kultury obcowania z sakrum. I proszę zauważyć, no żyjemy właśnie w świecie tak zeświadczonym, który nawet w przestrzeni sakralnej atakuje nas taką profanacją. No tam było zmienienie, ja mogę tam z nim do tego ubierania, który zobowiązuje nas do tego, że w pracy musimy przejść bagnance, w kartce w sukience, prawda, nie w trampkach, tylko w jakichś odpowiednich butach i tak dalej. Ale zwracam do tego, że ta profanacja się wdziela nawet do przestrzeni sakralnej i my musimy być świadomi tego, że faktycznie, tak jak Pani mówi, jesteśmy mężczyznami, ale jesteśmy wszystkim w ogóle ludźmi i teraz w obliczu takiego niszczenia tego sakra, no ksiądz też jest podatny dodatkowo na presję tej kultury, tej antykultury. I dlatego tutaj no, z jednej strony nasz wysiłek osobisty, formacyjny, który powinien być, i oczywiście to wsparcie, ale też właśnie świadomość właśnie wszystkich nas jako członków Kościoła, że obcujemy w przestrzeni świętej, jaką jest Kościół. A, z którego? Mamy kolejny telefon, bardzo prosimy. Dobrze, dobrze, też Pani to zaraz dam, bo ja to mam. To wszystko zebrane. Byli stawiani przed sądem. Ksiądz No bo on jest niepełnosprawności intelektualnej pierwsza grupa, on jest nie załatwił, chyba że jego mama, ale to już ten jego mamy problem, no, a ja to chcę przesłać te pieniądze, przesłamy na niego. Pan numer bankowy zaczynało się na 68 i to przez wiele lat mi się to płaciło, ale chcę to sprawę wycofać, bo to jego data nie ma sensu, bo on jest takie na zaległości, że dawno o niego zmienił. Nawet mi się to też odbiło, to poszło, te wszystkie kartki, tam z 9 kartek jest na e-mail poszło, to już tydzień temu, umowa o świadczeniu usług telekomunikacyjnych, Dani Blachowiak. Państwo tutaj nawet, że się podobało S-ku, K i obiegie jego, wszystko mamy. Nie dlatego, że ksiądz jest taki czy inny, tylko dlatego, że ksiądz wierzy, że ksiądz stoi po stronie Pana Boga. Ale na nim powinien jako zadawać. Jeżeli będziemy osobiście tak personalnie przyjeżdżać na radę, to można rzeczywiście się nawet w banku mojego euro było, też nawet powinno być pierwszym życie, że ja płacę w banku euro na jego konto 68. Jeżeli ja płacę z mojego banku euro na jego 68, no to chyba nie ma tego problemu z przedsiębiorstwem. Mówiąc młodzieżowo, jak tu ksiądz wspomniał. I nie oczekujemy tego, że będzie przeprowadzał śledztwo, który inny kapłan co popełnił złego. No przepraszam, nie wiem, czy ja tutaj rzeczy. Dziękujemy, pozdrawiamy gorąco Wrocław. No właśnie, te kompleksy to też jest dobre sformułowanie, żeby nas nabawić, prawda? Tak, oczywiście. Oczywiście jesteśmy stawiani pod ścianę. No, mieliśmy zresztą w ostatnich dniach dosłownie ten przykład w postaci artykułu z pewnej gazety, którą bardzo lubimy, a którą no, można powiedzieć tak, nie będziemy czynić jej zaszczytu, żeby wymieniać jej tytułu. Ale no, mieliśmy właśnie taki zarzut, że w rejestrze pedofilii nie ma księży. No bo nie ma w ogóle żadnej grupy.
w rejestrze pedofilii, ponieważ to nie jest rejestr, tak zwany rejestr pedofilii nie jest rejestrem grup zawodowych, tylko rejestrem osób, które zostały skazane za czyny objęte konkretnym kodeksem, konkretnym artykułem kodeksu prawa karnego, obowiązującym od pewnego czasu i w okresie od tego czasu. No krótko mówiąc, to jest rejestr osób, które zostały skazane za czyny ujęte w kodeksie prawa karnego. I nie jest to kodeks żadnych grup zawodowych, żadnych zawodów, żadnych profesji. No więc, ale zauważmy, że atak od razu tutaj wystąpił właśnie pod kątem tego, że na lekarzy, tak, nie ma, że nie ma właśnie osób duchownych, a przecież, no właśnie, wspominałem tutaj wcześniej o tych badaniach w Stanach Zjednoczonych, które zostały przeprowadzone przez niezależny instytut John Jay, który wydał właśnie raport na początku XXI wieku obejmujący te 52 lata badań. I tak jak wspomniałem, około 100 przypadków zostało udowodnionych i zostało pociągniętych do odpowiedzialności karnej. 100 przypadków, z czego okazało się, że 78 to były przestępstwa nie pedofilskie, ale homoseksualne w gruncie rzeczy. Nie obejmujące osób nieletnich albo powiedzmy będących na granicy nieletności i letniości. Natomiast w tym samym czasie okazało się, że około 6 tysięcy nauczycieli sportu i trenerów sportowych było też skazanych za podobne przestępstwa. Ale proszę zauważyć, czy kiedykolwiek słyszymy właśnie w jakichkolwiek historiach atak na przykład na sportowców czy trenerów sportowych, czy kiedykolwiek słyszeliśmy ze strony jakiejkolwiek organizacji olimpijskiej czy jakiejś branżowej z dziedziny sportu, że właśnie ta organizacja przeprasza za... i tak dalej. Tak. Oczywiście tego nie ma. Natomiast pani tutaj wspomniała o rzeczy, która jest rzeczą bardzo istotną. Oczywiście, że właśnie istnieje droga postępowania sądowego. Tylko ja chcę zwrócić na jedną uwagę, że pani wspomniała tutaj o tym, że skoro istnieje ta możliwość postępowania karnego, procedowania sądowego, to właśnie osoby, które popełniają czyny homoseksualne, mogą być poddane tej procedurze. No niestety, nie mogą, ponieważ homoseksualizm w gruncie rzeczy nie jest przestępstwem. Wręcz przeciwnie, homoseksualizm dzisiaj jest czynem niezwykle chwalebnym, chciałoby się powiedzieć. I dlatego wpadamy tutaj w zapętlenie kompletne jakiejś struktury myślenia, które sprawia, że w gruncie rzeczy wpadamy tutaj w jakąś pułapkę absurdu, krótko rzecz ujmując. Natomiast to jest trudna rozmowa, bo nie powinno być 0,0 przypadków przestępstw tego typu wśród duchownych, wiadomo. Więc tutaj się ktoś przepraszał. Możemy do końca programu przepraszać, bo to nie chodzi o to, że wymogi są... Ja wpłacam na 60% na to jego konto, prawda? No to było. A tak są po prostu... Tak, trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie, że każdy z tych przypadków jest oczywiście karygodny, jest zbrodnią wołającą o pomstę do nieba. Każdy grzech pedofilii jest taką zbrodnią wołającą o pomstę do nieba, bo to jest gwałt zadany na młodym człowieku. I oczywiście, że tutaj jednoznacznie dokonujemy potępienia, dokonujemy jednoznacznej oceny i kajania się za każdy z tych grzechów. Ale, jeszcze raz podkreślę, ale nie twórzmy z tego sytuacji, która... Że każdy muzułmanin jest terrorystą, prawda? Że każdy muzułmanin... Tak. Też można powiedzieć taką tezę. Tak, choć tutaj analogii bym aż tak daleko nie posłał. Oczywiście nie każdy muzułmanin jest terrorystą, ale w praktyce przynajmniej świata zachodniego według danych statystycznych właściwie niemal każdy terrorysta jest muzułmaninem. Natomiast w tym przypadku... To się zrobi też podobnie. W tym przypadku właśnie nie możemy właśnie ulec tutaj takiemu znakowi równości. I trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, że to, od czego właściwie starałem się rozpocząć swoją wypowiedź na początku naszej rozmowy. Możemy patrzeć na ten promil grzechów i brudów Kościoła, ale możemy w ten sposób pominąć swoim spojrzeniem 99% ponad
tego, co jest dobrem, rzetelnym, uczciwym życiem i ostatecznie pięknem wizerunku Kościoła katolickiego. Pani Stanisława powiedziała pięknie, jestem wdzięczny. Ta walka duchowa, to jest bardzo ważna rzecz, walka duchowa, która się toczy. Jan Paweł II Święty mówi o tych centrach antyewangelizacyjnych, prawda? Że są te, które są ewangelizacyjne, ewangelizują, zapraszają, mówią Panu Bogu. I te, które zwalczają ewangelizację, czyli dobrą nowinę, mówienie o Panu Bogu, o świętych, o cnotach, o przykazaniach, o życiu godziwym. Są te, które chcą pokazać brud, tylko brud, prawda? Tak, tak jak, no to tak jak tutaj to podkreślamy już któryś raz, że właśnie to są pewne strategie, to są pewne rzeczywiście centra, jak ojciec mówił, ewangelizacyjne, które dążą, które podejmują tą walkę duchową, to o czym pani Stanisława wspomniała, to jest rzeczywiście walka duchowa, walka w świecie wartości, walka cywilizacyjna. Jej celem jest próba zniszczenia Kościoła. My wiemy oczywiście, że ta próba się zakończy fiaskiem, bo bramy piekielne Kościoła nie przemogą. Ale straty poniesione w tej walce, nie powiedzmy w temacie Kościół, ale w temacie ludzie Kościoła, w temacie my wierni, którzy jesteśmy członkami Kościoła, te straty mogą być ogromne i dlatego po prostu musimy w tej sytuacji podjąć tę walkę, ukazując Kościół takim, jakim jest, to znaczy Kościół święty, Kościół grzesznych ludzi. To nie jest takie tłumaczenie tanie, no, ale przecież nawet apostoł, Judasz był, który stracił Chrystusa, prawda? Więc nawet w takim wąskim kolegium, mocnym, zdarza się taka nawet osoba, ale to nie chodzi teraz, żeby to tłumaczyć na cały... Tak, ale właśnie, no możemy, moglibyśmy próbować i niektórzy to robią, prawda, w ostatnich latach widzimy takie próby. Tak, widzimy właśnie przywoływanie Ewangelii Judasza, jak gdyby pisanie nowych prób, jakieś karkołomne próby absurdalne i karkołomne próby pisania dziejów Kościoła. No i możemy, powiedzmy, szukać jakiegoś źródła szczęścia i satysfakcji w apokryficznej Ewangelii według Judasza. No ale mamy do dyspozycji cztery Ewangelie, od których rozpoczynają się dzieje Kościoła. Mają 2000 lat ponad. I mimo właśnie różnych Judaszy, mimo momentów trudnych, mimo też uchybień w papiestwie, w instytucji papieskiej, w osobach papieży, mimo grzeszników na stolicach biskupich i w klasztorach, mamy jednocześnie ciąg ludzi świętych. I to, co zawsze mnie fascynowało, między innymi, co mnie fascynowało w nauczaniu Jana Pawła II, to jego pisanie dziejów świata i dziejów Kościoła poprzez pryzmat świętości. Dlatego były te liczne beatyfikacje, dlatego były tak liczne kanonizacje, które pokazywały dzieje Kościoła. I żeby tak tylko na marginesie, tutaj skojarzyło mi się takie wspomnienie. Przed kilku tygodniami gościłem w seminarium przemyskim, gdzie miałem zaszczyt prowadzić rekolekcje dla księży archidiecezji przemyskiej. Wędrując tymi korytarzami, uświadomiłem sobie, że w tym seminarium wychowywało się 5 czy 6 błogosławionych i świętych. Poczynając od świętego biskupa Pelczara, przez księdza Balickiego, księdza Markiewicza, prawda, i sobie człowiek uświadamia, przecież to były tak niedawne czasy. Można powiedzieć, te mury jeszcze chowają w sobie oddechy tych ludzi. Niemal można wsłuchać się w szepty ich modlitw, prawda? I to jest budynek, w którym ci ludzie święci się wychowywali. Przyszły kolejne pokolenia wielkich bohaterów Kościoła, takich jak biskup Ignacy Tokarczuk, który przecież też w tym seminarium przebywał. Przychodzą kolejne pokolenia obecnych, współczesnych księży. No i możemy oczywiście gdzieś tam może znaleźć, nie wiem, może znajdziemy jakąś aferalną historię w archidiecezji przemyskiej. Być może kogoś to fascynuje, ale czy nie lepiej podążać właśnie szlakiem tych świętych, wielkich bohaterów wiary, którzy tworzyli przestrzeń tego Kościoła? Oczywiście. I nawet PR-owsko rzecz biorąc, tak można powiedzieć, że to by, gdyby przykład ojciec święty pisał encykliki na temat takich, prawda, brudnych spraw, to by się rozchwytywały, prawda? Byłyby cytowane, drukowane przez ateistyczne wydawnictwa, byłoby powiedziane, no proszę bardzo, jaka otwartość. Tak, ale potem by się je wyrzucało do kosza. Potem by się je wyrzucało do kosza, no bo po prostu śmieci się w domu nie przechowuje. Oczywiście. I po prostu, jak to się mówi też, co pani Stanisława powiedziała, modlitwa, walka duchowa, wspieranie kapłanów, wspieranie seminariów, tam gdzie szatan najbardziej będzie chciało się w tych formacyjnych centrach być, prawda? Tak, oczywiście. Przewracać w głowach, w myślach, wprowadzać niepokój jakiś, no, każdego typu.
Oczywiście i to jest ogromna myślę, prośba i ogromny apel tutaj do wszystkich naszych telewizów, do naszych słuchaczy o to wsparcie modlitewne. Oczywiście to nie jest tak, że to jest jednostronna modlitwa. W każdym seminarium, mogę to zapewnić, w każdym seminarium, w każdej wspólnocie seminarium zakonnego czy diecezjalnego codziennie jest sprawowana msza w intencji przyjaciół, dobrodziejów danego seminarium, danego zgromadzenia. Codziennie są odmawiane modlitwy. Staramy się odwdzięczać naszymi modlitwami za ten dar bezcenny, który otrzymujemy, ale o ten dar po prostu bardzo pokornie prosimy, o ten dar rzeczywiście zabiegamy. No i kończąc tę część, to pamiętajmy o rodzinach, prawda? Zdrowe rodziny, o które coraz trudniej jest, ale zdrowe rodziny, gdzie jest relacja mama, ojciec, prawda, mąż, żona, no formują też człowieka, przyszłego kapłana, zakonnika. To jest bardzo ważne. Na pewno kapłan wyjdzie z takiej właśnie rodziny, w której jest ojciec i matka, natomiast podejrzewam, że mogą być problemy z uformowaniem kapłana, który wychodzi ze związku rodzic 1, rodzic 2. No właśnie, to jest tak na zakończenie, może tak kończymy trochę tak gorzko, ale jest kontynuacja o 21.30. Zapraszamy kolejne dwugodzinne spotkanie z księdzem profesorem Pawłem Bortkiewiczem. Rola duchowieństwa w Kościele i społeczeństwie. Dalej rozmawiamy. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie za 2 godziny. I świętego Jana Pawła II. Nowenna pompejańska od 8 września, święta Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Rozpoczynamy 5. edycję, można powiedzieć, 5. raz tę nowennę przed Najświętszym Sakramentem, tym razem w intencji młodzieży o wierność Panu Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie. Przez 54 dni odmawiamy codziennie 4 części różańca. Rozpoczęcie o godzinie 11.30, jedna część różańca świętego, po mszy świętej o godzinie 12, ta msza święta, 3 części różańca. Chętni, którzy chcą włączyć się w modlitwę w tej jakże ważnej intencji, prosimy o kontakt z sanktuarium 693-168-247. Powtarzam, 693-168-247. 15 września, sobota, godzina 18, msza święta za osoby uzależnione i za ich rodziny. Zapraszamy. 29 września, też sobota, liturgiczne wspomnienie świętych archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. Po mszy świętej o godzinie 12, procesja do figury świętego Michała Archanioła, w czasie której będzie śpiewana koronka uwielbienia Pana Boga za wstawiennictwem świętego Michała Archanioła. Proszę Państwa, dziękujemy też za przybywanie do naszego sanktuarium. Prosimy o godne zachowanie w sanktuarium. Brak rozmów, cisza, modlitwa. O już od tego momentu, gdy Państwo naciśniecie klamkę sanktuarium. W sanktuarium nie rozmawiamy. Nie rozmawiamy. Pilnujmy tego. Dziękujemy też za godne ubranie, za wyłączenie telefonów komórkowych. Dziękujemy za to i prosimy, uczcie tego innych również. Także dziękujemy za zgłaszanie pielgrzymek wcześniej. To ułatwia organizację pracy sanktuarium. Podaję jeszcze raz numer do sanktuarium 693-168-247. Gdy wybieracie się Państwo w grupach, dajcie nam o tym znać. Jeszcze raz 693-168-247. Możecie Państwo też zanocować w kampusie akademickim. Warunki są bardzo dobre. Przy okazji zobaczycie, jak mieszkają studenci. Pokoje duże i pokoje z łazienkami. No nie wszędzie są takie akademiki. Dobre hotele nie powstydziłyby się takich warunków. I numer właśnie do kampusu akademickiego 56
654 tysiące. Powtarzam, 56 654 tysiące. Recepcja Państwu udzieli informacji. Możecie Państwo zarezerwować te noclegi. Są one bardzo tanie dla rodziny Radia Maria, jeszcze tańsze. Bóg zapłać. Radio Konfica. Setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości pragniemy zaprosić Państwa na kolejny koncert, tym razem w wykonaniu zespołu reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Koncert odbędzie się już 23 września w niedzielę w Kieleckim Centrum Kultury przy placu Moniuszki o godzinie 17.30. Zarezerwowane bilety będą wydawane przy głównym wejściu do teatru od godziny 16.30. Biura i Koła Przyjaciół Radia Maryja prosimy o pełną mobilizację. Podejmijmy się trudu organizowania wyjazdu na to niesamowite spotkanie. Rezerwacji biletów grupowych i indywidualnych dokonujemy tylko i wyłącznie telefonicznie. Od poniedziałku do czwartku, od godziny 10 do godziny 12 oraz od godziny 17 do godziny 19. Podaję numer telefonu do siostry Anny Szarytki. 536 610 600. Powtarzam, 536 610 600. Prosimy nie nagrywać się na skrzynkę pocztową. Organizatorów gorąco prosimy o odpowiedzialność. Rezerwujemy tylko i wyłącznie tyle biletów, ile zostanie wykorzystanych. Nie zmarnujmy żadnego miejsca. Spotkajmy się 23 września w Kieleckim Centrum Kultury. Proszę ta piosenka, proszę to. Serdecznie Was witam i przywitamy także naszych kolegów i koleżanki. Pozdrowienie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Zapraszamy Was do popelki radości. Ostatnio przepraszaliśmy Pana Jezusa przez Matkę Bożą za to, że jesteśmy grzesznikami. Wyrazimy jeszcze raz żal, że czasem popełniamy grzechy. To nie znaczy, że jesteśmy do niczego, ale żal jest oznaką człowieka dorosłego, który umie przeprosić za to, co mu się w życiu nie udało. Złożcie ładne ręce i wyrazimy ten żal śpiewając: przepraszam Cię Boże, skrzywdzony w człowieku. Nie mógł wypuścić kasztana w bieg pełny.
Cezary, siedząc tyłem do konia, pierwszy raz oglądał krajobraz wybiegający niespodziewanie. Widoki pól wypadały przed jego oczy z dwóch stron, jako części niełączące się ze sobą. Było to dziwne wrażenie, podwójnej nowości i obcości, a jednak pełne powabu. Do 7. edycji Narodowego Czytania przyłączyły się Warmia i Mazury. Akcje zorganizowano w wielu miejscowościach tego regionu. Od rana na antenie Radia Olsztyn powieść czytali dziennikarze. Był pierwszy dzień przedwiośnia. Powiał wiatr południowy i w płynne błoto zamienił stosy śniegu uzgarniane wzdłuż chodników. Było jeszcze bardzo dużo czasu, więc miał możliwość obserwowania miejsca z oddali. Wydawał się śmiesznym samemu sobie, gdy zza drzew to z jednej, to z drugiej strony badał okolice fontanny. Ojciec nosił nazwisko Baryka, imię Seweryn, które na rozłogach rosyjskich zbytnio nie raziło. Narodowe czytanie zorganizowane zostało po raz 7. Do tej pory czytano m.in. trylogię pana Tadeusza czy Lalkę. Jeszcze w tym roku zostaną wprowadzone nowe reguły dotyczące powołań do zawodowego wojska, zapowiada minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Zdaniem szefa resortu obecny system nie jest efektywny. Minister zapewnia, że dzięki planowanym zmianom przepisów istniejące bariery zostaną przełamane. Będzie jedna kwalifikacja do służby wojskowej. Dziś do różnych rodzajów wojsk kandydaci muszą przechodzić kwalifikacje odrębnie. Jedna kwalifikacja spowoduje, że jeżeli w danym rodzaju wojsk nie będzie miejsca, to kandydat, jeżeli oczywiście przejdzie cały proces kwalifikacyjny, może znaleźć miejsce w innym rodzaju wojsk. Druga zmiana będzie dotyczyć stworzenia bazy danych wolnych stanowisk w wojsku. Rozporządzenie ministra obrony narodowej w tej sprawie trafiło właśnie do uzgodnień międzyresortowych. Szczątki prawie 150 żołnierzy 12. Dywizji Piechoty Wojska Polskiego, którzy we wrześniu 1939 roku polegli w bitwie pod Iłżą, pochowano dziś w zbiorowej mogile na cmentarzu w Grabowcu na Mazowszu. Ekshumacje i badania przeprowadził Instytut Pamięci Narodowej. Zidentyfikowano zaledwie 21 osób. Podstawą były znalezione w prowizorycznych mogiłach dokumenty i nieśmiertelniki. Na tym jednak nie koniec. Prace będą prowadzone dalej, tym bardziej, że zaangażowała się w nie lokalna społeczność, dla której wojenna historia i los jej bohaterów są powodem do dumy. Grabowcy stał się terenem walk rankiem 9 września. Historyk, regionalista Sławomir Kubek. O 6 rano rozpoczął się atak 12 Dywizji Piechoty Kresowej. Szacuje się, że żołnierzy polskich było ponad 600. Karol Burek, wójt gminy Rzeszów. Kiedy ksiądz proboszcz ogłosił, że są takie prace prowadzone na terenie parafii, mnóstwo osób właśnie przychodziło, wspominało, że tutaj jeszcze jest takie miejsce w lesie, gdzieś na polu i bardzo pomagali, jeśli chodzi właśnie o zlokalizowanie mogił żołnierzy. Na miejscowym cmentarzu, na którym pochowano żołnierzy 12 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego, odsłonięto też pomnik poległych. Anna Orzeł, Polskie Radio. Więcej informacji na nowym portalu polskieradio24.pl. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Magazyn sportowy. Przy mikrofonie Rafał Bała. Dobry wieczór. Dzisiejszy magazyn prosto z Ostrawy, gdzie trwa ostatni wielki akcent sezonu lekkoatletycznego, Puchar Kontynentalny. Startuje to 9 polskich zawodników, ale zanim opowiem Państwu o tych zawodach, kilka komentarzy dotyczących wczorajszego meczu Ligi Narodów. Przypomnę, polscy piłkarze zremisowali Bolonię z Włochami 1-1 po bardzo ładnej bramce Piotra Zielińskiego i wyrównaniu Jorginho z rzutu karnego. Zieliński, który znakomicie radzi sobie w rozgrywkach polskiej ligi jako zawodnik Napoli, wreszcie udowodnił polskim kibicom, że stać go na wiele również w drużynie narodowej. Po raz pierwszy biało-czerwonych poprowadził trener Jerzy Brzęczek. Był bliski triumfu, ale choć jego zespół stracił punkty, i tak może być zadowolony z postawy piłkarzy. Oczywiście na pewno jestem z tego debiutu zadowolony, ale myślę, że tam gdzieś w głębi pozostaje pewnie dosyć, ponieważ myślę, że byliśmy bliżej jednak tego zwycięstwa niż Włosi, ale tak jest w piłce. W momencie, kiedy prowadziliśmy 1-0, byliśmy przy piłce, niepotrzebnie sobie troszeczkę przeszkodziliśmy, straciliśmy tą piłkę w strefie obrony przeciwnika, szybki kontratak, rzut karny i bramka wyrównująca, ale myślę, że ogólnie patrząc na to, że mieliśmy tylko 3 dni wspólnej pracy, był to niezły występ w naszym wykonaniu. Na pewno ze wszystkie powołania, których dokonaliśmy, to były powołania przemyślane i z pełną świadomością wartości tych zawodników i bez żadnych koneksji, bez względu na to, jakie przed tym meczem były komentarze. Tak więc jeszcze raz powtórzę, każdą moją decyzję, jaką będę podejmował w przyszłości, będzie miała przede wszystkim
wojsku i to przed nami i to był podstawowy nasz plan działań. Oczywiście zawsze możemy powiedzieć, że to spotkanie mogliśmy wygrać. Byliśmy na pewno zdecydowanie bliżsi, tak jak już wcześniej powiedziałem, ale nie widziałem z naszej strony jakiegoś kontaktostwa, bojaźni, strachu. Mieliśmy taką taktykę i również tą świadomość, że no te 3 czy 4 dni to nie jest wszystko i to nie jest taki czas, gdzie można wszystkie elementy przećwiczyć, pokazać i sprawdzić. Żeby zdecydowanie lepiej funkcjonowało, potrzeba czasu, potrzeba pewnych automatyzmów, ćwiczeń, powtarzania tego na treningu, tak więc powtórzę jeszcze raz, że z tego jak się dzisiaj nasza drużyna zaprezentowała, jestem bardzo, bardzo dumny, zadowolony. Ten niedosyt na pewno pozostaje, ale chcemy iść małymi kroczkami z pełną pokorą do przodu. W tych meczach jesiennych, w pierwszych 2 meczach, jeśli chodzi o Fabiana i Wojtka Szczęsnego, Fabian dzisiaj wystąpił w tym spotkaniu we Włoszech, będzie grał w następnym spotkaniu z Portugalią w Polsce. Wojtek będzie występował z Włochami w Polsce i ostatni mecz w Portugalii. W składzie na mecz z Włochami znaleźli się zarówno debiutanci, jak i piłkarze bardzo doświadczeni. Wśród tych ostatnich był Grzegorz Krychowiak, który twierdzi, że biało-czerwoni zapomnieli już o słabym występie w Mistrzostwach Świata. Ja uważam, że to był bardzo udany debiut zespołu po tej dłuższej przerwie. Bardzo solidny mecz zagraliśmy, cały zespół od pierwszej do ostatniej minuty, zwłaszcza w defensywie, a uważam, że to jest klucz do tego, żeby osiągać korzystne wyniki. Znaczy jest wielu nowych zawodników, ale tak samo wyglądało, kiedy trener Adam Nawałka obejmował zespół. No, trzeba sprawdzić wielu zawodników, żeby można wybrać właśnie tą odpowiednią grupę i zawodnicy, którzy przyjechali, którzy zagrali od pierwszej minuty, pokazali się z bardzo dobrej strony, więc to tylko jest ogromny plus dla trenera i całego zespołu. Powracający do reprezentacji Mateusz Glik podkreśla, że w starciu z Włochami Polacy nie odstawali od gospodarzy, wprost przeciwnie. Mogliśmy ten mecz wygrać, mogliśmy naprawdę strzelić 2 bramki w pierwszej połowie i grało być nam dużo łatwiej. Karny, wiadomo, księciak gwizdnął, strzelili 1-1. Myślę, że Włochy to nie jest najłatwiejszy mecz na wyjeździe i wszyscy byście pewnie 1-1 przed meczem wzięli, aczkolwiek lekkie rozczarowanie, że mogliśmy mecz wygrać. Wiedzieliśmy, że jak przejmiemy piłkę od Włochów, to będzie dużo miejsca po bocznych strefach boiska. Chcieliśmy to wykorzystać. Brakło ostatniego podania i mogliśmy z tych kont wyciągnąć więcej, ale tak mówię, to na pierwszy mecz i pierwsze moje spostrzeżenia są takie, że możesz trenować, się spotkałem z pokami, z powrotem, bardzo się cieszę, chciałem zagrać, cieszę się, że miałem udział przy bramce i wiem, czy mogę zagrać lepiej, ale z doświadczenia wiem, że im wyżej odbierze się piłkę, tym lepiej, bo jest bliżej do bramki. No i w tym momencie naprawdę fajnie nam się udało, super piłka od Roberta i no i Zielek to wykończył naprawdę fajnie. Włosi wcale nie byli nieosiągalni dzisiaj, ale mimo wszystko trzeba pamiętać, że to bardzo ciężki teren, bo a we wtorek polscy piłkarze zmierzą się towarzysko we Wrocławiu z Irlandią. Natomiast dziś, jak już Państwu mówiłem, jesteśmy w Ostrawie. Tutaj trwa Puchar Kontynentalny. Obok mnie Anita Włodarczyk, która startowała tutaj w reprezentacji Europy. Anito, zdobyłaś Mistrzostwo Europy i to Ci pozwoliło na start w tej drużynie. To nie był Twój pierwszy start w Pucharze Kontynentalnym, bo przecież 4 lata temu w Marrakeszu wygrałaś. Tutaj wystąpiłaś w takim ciekawym finale z Amerykanką Dianą Price, ale z nią przegrałaś. Drugie miejsce dla Ciebie. Dobry wynik, czy jednak troszkę niedosyt? Zdecydowanie wynik, tak jak na zakończenie sezonu, to bardzo słaby. Też jakoś przez tamten dzień nastawiałam na dalekie rzucanie, bo od Mistrzostw Europy, gdzie ta forma miała przyjść, minął prawie miesiąc czasu, więc nie było z mojej strony oczekiwań, żeby dotrzymać do poziomu 78-79 metrów. Było pod kątem przygotowawczym do tego startu. Tak naprawdę ciężko się było zorganizować, bo jeżeli człowiek ma cały czas cel, do którego dąży, czy został osiągnięty w Berlinie, to nie było. Ale cieszę się, że po raz drugi wystartowałam w reprezentacji Europy 4 lata temu w Marrakeszu, tak jak wspomniałeś, było zwycięstwo dzisiaj. Nie wiem, nie ma. Ta porażka z Dianą Price staje się tym, że nie załamuje kosztów, to by było, gdybym przegrała w sumie w sezonie, a tutaj na koniec, więc właśnie, bo druga porażka, mówisz Diana, trzecia w ogóle w sezonie od czerwca, właściwie od początku czerwca, można powiedzieć, że te kilka miesięcy
miesięcy byłeś niepokonana w tym sezonie, więc jakby ta forma była rzeczywiście wysoka, no teraz to jest naturalne, że we wrześniu jest to zniżka formy. Tutaj trzeba teraz się zastanowić nad przyszłym rokiem, bo sezon będzie jeszcze dłuższy, trzeba będzie doliczyć prawie 3 tygodnie do tego, bo Mistrzostwa Świata w Katarze są pod koniec września, początek października, więc sezon będzie na pewno wygodny dla zawodników. Zawodów niż 4 lata temu w Marrakeszu, prawda? Tutaj jakieś półfinały, finał, no organizatorzy kombinują. Twoim zdaniem to dobrze, czy jednak wolałabyś takie klasyczne konkursy rzutu młotem? Nawet jak w pierwszej próbie byś rzuciła medalię, to wtedy wygrywasz, prawda? Tutaj jest zupełnie inaczej. Dzisiaj mieliśmy właśnie zebranie reprezentacji Europy. Były nam przedstawione te zasady. A linia dojowa, to jakaś inna linia. Do tych zasad, no, ale trzeba było się do tego dostosować. Trochę mnie to dziwi, że w konferencjach biegowych na przykład, jak 100 metrów, 200 startuje dwóch zawodników, załonowy może zająć 2 pierwsze miejsca, punkty się liczą. U nas po konkursie francuska byłaby na 3. miejscu z tym wynikiem uzyskanym, a tak została sklasyfikowana na 5., więc no nie wiem, czemu to miało służyć. Myślę, że normalna formuła zawodów jest zdecydowanie lepsza. No i też ciekawa sprawa, bo ty dzisiaj pełniłaś rolę jokera takiego, to prawda, czy jeśli byś wygrała ten konkurs, to punkty mogły być podwojone dla reprezentacji Europy. To był taki dodatkowy stres dla ciebie, czy jednak czułaś się mimo wszystko pewnie? Tutaj się tym nie przejmowałam, jakoś mnie to nie poradziło, jak dzisiaj zostało ogłoszone na zebraniu, bo podeszłam do zawodów tak jak zawsze. No a Ostrava to powiedzmy też dla ciebie dobre miejsce, fajne do rzucania, prawda, bo tutaj konkurs imienia Kamili Skolimowskiej, co prawda w innych warunkach trochę rozgrywany, prawda, bo rzucacie poza stadionem, ale no jednak kibice w Ostrawie cię znają i lubią. Tak, po raz pierwszy mieliśmy okazję my młodzianki wystartować właśnie na stadionie, z tego względu, że na minimum Złotej Tetry ten konkurs rzutomotem jest rozgrywany dzień wcześniej, na bocznym boisku, tam na tym bocznym boisku zawody są bardziej kameralne, ponieważ kibice mają zawodników na wyciągnięcie ręki, 3-4 metry siedzą, kibicują, atmosfera też wspaniała, dzisiaj też kibice fajnie wszystkim dopingują. I ostatnie pytanie o podsumowanie sezonu 2018, no masz popragnione Mistrzostwo Europy, o które walczyłaś, nie ma tutaj zwycięstwa w Pucharze Kontynentalnym, ale jest zwycięstwo w World Challenge, trochę tych celów udało się spełnić, chociaż chyba nie wszystkie. No nie, zabrakło jak w zeszłym roku tego rekordu świata, najważniejszy był medal Mistrzostw Europy, to był główny cel, kolejny rok przede mną, na pewno też będę miała motywację do tego, żeby dobrze przygotować się do przyszłorocznych Mistrzostw Świata, które odbędą się w Katarze, jesteśmy na półmetku do Igrzysk Olimpijskich. Dziwne, że to ta sama. To euro. Świat w powiększeniu. Cholera jasna, to euro. Krzysztof Rojnik, dobry wieczór. Dziś porozmawiamy o morskich, a także oceanicznych ambicjach rosyjskiej floty wojennej. Pretekstem do tej rozmowy są zakończone właśnie dzisiaj ćwiczenia rosyjskich sił morskich na Morzu Śródziemnym. Gościem magazynu Świat w powiększeniu jest doktor habilitowany Piotr Grochmalski, dyrektor Instytutu Studiów Strategicznych Akademii Sztuki Wojennej. Dobry wieczór, witam. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Panie redaktorze. Panie doktorze, czy zasadniczym kontekstem tych ćwiczeń, tych zakończonych 8-dniowych, 7-dniowych ćwiczeń rosyjskiej floty wojennej na Morzu Śródziemnym było to, co dzieje się w Syrii? Czy dlatego Rosjanie ćwiczyli na morzu? W pewnym stopniu był to doskonały pretekst. No, Rosjanie to przedstawili, także medialnie przedstawiały poprzez swoje media jako pewien pokaz siły. No, można powiedzieć, że Rosjanie to przedstawili jako postawienie tarczy antyrakietowej, a więc ustawiono baterie wyposażone w pociski, które miały skutecznie unieszkodliwić amerykańskie tomahawki, które miały nadlecieć w sile 100-kilkudziesięciu, pamiętamy to ostatnie uderzenie, siłą około 56 tomahawków, które uderzyły w bazę, z której wystartowały samoloty, które się dopuściły ataku chemicznego, syryjskie samoloty, więc Rosjanie to tak przedstawili światu, to z
słynne ich, prawda, 400 super nowoczesne broń wystawione właśnie wzdłuż linii brzegowej miały pokazać potęgę misji technicznej Rosji. A czy te okręty wojenne, które brały udział w tych ćwiczeniach, rzeczywiście mogły stanowić taką tarczę? Tego do końca nie wiadomo. Szczerze mówiąc, parametry 400 są tak nie do końca znane. Bo te 400 były na okrętach wojennych. Nie tylko. Nie tylko. Także chronią bazę lotniczą, rosyjską bazę lotniczą na terytorium Syrii. Co więcej, no, był taki epizod związany z atakiem dronowym, atakiem poprzez drony tych sił opozycyjnych na bazę rosyjską i przedstawiono jakoby skuteczność uderzenia w niektóre stanowiska rakiet. Rosjanie sami twierdzili, że zniszczyli, prawda, odparli atak dronów i do niczego takiego nie doszło. No, jest w tej chwili swoiste ściganie się technologiczne. Rosjanie i wielu państwom w tym regionie proponują sprzęt i ten sprzęt jest kupowany. No, jest tańszy. Jest tańszy, zdecydowanie tańszy. Irak ostatnio sięgnął po czołgi rosyjskie, te 90-tki eski. Arabia Saudyjska też zastanawia się, czy właśnie te 400-tki nie kupić. Chiny prawdopodobnie będą pierwsze. No już z tych takich nieformalnych doniesień wynika, że one jednak nabędą jako pierwsze powiedzmy najnowsze rozwiązanie technologiczne, jeśli chodzi o broń taktyczną, broń rakietową. Panie doktorze, a w takim razie jakie siły morskie brały udział w tych ćwiczeniach rosyjskich na Morzu Śródziemnym? Czy te siły morskie, floty wojenne, okręty wojenne, czy one stanowią rzeczywiście jakiś nowoczesny element rosyjskich sił zbrojnych? Czy jednostki stosunkowo tak, łącznie ponad... No, Rosjanie to przedstawiali łącznie od 20 do 30 jednostek. To taka zbieranina składająca się z floty północnej, bałtyckiej i czarnomorskiej, więc, ale rzeczywiście była kierowana, czy też koordynowana przez sztab marynarki wojennej, więc można powiedzieć, że jakieś dodatkowe zadania były tym służbom wyznaczone. Na pewno nie te, o których Rosjanie mówili, bo wyraźnie było widać pewną presję taką, powiedziałbym, medialno-narracyjną, żeby to przedstawić jako pewną konfrontację technologii rosyjskiej z amerykańską. No i czy rzeczywiście ta konfrontacja może pokazać, że siły morskie Stanów Zjednoczonych są słabsze, aniżeli siły morskie Rosji? No chyba nie. No, oczywiście, że nie. No, Rosjanie równocześnie sprawdzali, bo tego typu przemieszczenie powodowało, że sprawdzali dyslokację amerykańską. No, bardzo wyraźnie widać było, że próbowali rozpoznać przemieszczenia na przykład tutaj w okolicy bazy wojskowej Stanów Zjednoczonych przy wejściu na basen Morza Śródziemnego, przemieszczenia w Katarze, a więc te, które dotyczyły także lotnictwa strategicznego Stanów Zjednoczonych, uważnie monitorowali. Jednym z elementów jest oczywiście ważne obserwowanie. Powiedzmy, Rosjanie w wielu miejscach w tej chwili starają się bacznie przeglądać, w jaki sposób mobilizuje i przemieszcza swoje siły i Stany Zjednoczone, i NATO. To w takim razie z kim Rosjanie współpracują na morzach i oceanach świata? Bo żeby ta polityka, o której Pan mówi, ta polityka bezpieczeństwa, o której Pan mówi ze strony Rosji, mogła funkcjonować, no muszą z kimś współpracować. Z kim współpracują morskie siły Federacji Rosyjskiej na morzach i oceanach? No, oczywiście przede wszystkim z chińską marynarką wojenną. Chińczycy przez praktycznie całą swoją historię byli państwem lądowym, które było przekonane, iż realne zagrożenie tylko i wyłącznie może się pojawić na którejś z granic. No, znamy słynny chiński mur, czy też chińskie mury. No, strategia obrony wewnętrznych przestrzeni. Cały czas populacja chińska była
umieszczona, bo na tych żyznych obszarach wzdłuż zasadniczych rzek.